Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Jarosław Wałęsa, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. 1 maja 2004 rok, 16 kwietnia 2003. Co te daty dla pana oznaczają? 2004 rok to bardzo ważna data. Już w przyszłym tygodniu będziemy świętowali 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. No, wydaje mi się, że możemy pochylić się nad analizą tego naszego członkostwa, to co się udało zrobić, to co jeszcze musimy zrobić. I chyba najłatwiejszą odpowiedzią jest to, że musimy robić więcej. Że Polska, że my wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że Unia Europejska to nie jest jakiś twór narzucony nam siłą gdzieś daleko tam w Brukseli czy w Strasburgu. My jesteśmy Unią Europejską. I to my będziemy decydowali, to my musimy decydować o tym, jaki ona ma mieć kształt, jak ona ma odpowiadać na problemy nie tylko europejskie, ale też światowe. I pod tym względem można odnieść wrażenie, że troszeczkę stoimy na uboczu. My Polacy powinniśmy bardziej włączyć się w dyskusję na temat właśnie przyszłości Unii Europejskiej. Teraz szczególnie. Szczególnie ważnym jest to w kontekście Brexitu, nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Już za kilka miesięcy będziemy mieli nową Komisję Europejską. Musimy popatrzeć na wyzwania, które stoją przed nami. Najważniejszym wyzwaniem jest na pewno to, że Europa się starzeje. Tak? Musimy przygotować odpowiednie programy, które będą aktywizowały seniorów, żeby zachęcać się do tego, żeby włączali się w tworzenie lepszej Europy. Ciekawą sytuacją, przypominam sobie, że podczas referendum akcesyjnego 80% seniorów, którzy opowiedzieli się za tak, za przystąpieniem do Unii Europejskiej, również mówili, że nie robią tego tak naprawdę dla siebie. Robią to dla dzieci i dla wnuków. To jest bardzo ważne i należy im za to dziękować. Ale z drugiej strony też pamiętajmy, że już za 6 lat ponad 20% Europejczyków będzie miało 65 lat i więcej. Więc aktywizowanie seniorów, zachęcanie ich do większej aktywności, tworzenie programów, które będą im pomagały właśnie się realizować, jest tutaj naprawdę kluczowe. Te 15 lat, mówił pan, że można zrobić więcej, ale czy w sposób satysfakcjonujący pracowaliśmy w Unii Europejskiej, korzystaliśmy z Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że poziom edukacji, albo nawet czym jest Unia Europejska, jest na bardzo niskim poziomie. Dlatego też ja staram się w całej swojej pracy, już przez ostatnie 10 lat przynajmniej, odwiedzać szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły wyższe, z prezentacją o tym, czym jest naprawdę Unia Europejska, dlaczego ona powstała, jak funkcjonuje i jak jest tworzone prawo europejskie, ponieważ ciągle niestety i to się odbija niestety również na frekwencji, na ilości ludzi, którzy są gotowi pójść i zagłosować w wyborach europejskich. To się niestety odbija, dlatego że nie do końca rozumiemy, że prawo europejskie to prawo polskie. I wiele z tego, co zostaje przygotowane przez Komisję Europejską, następne przegłosowane przez Parlament Europejski, ma bezpośredni wpływ na nasze życie. I dopiero gdy wszyscy zdamy sobie sprawę z tego, że Unia Europejska ma naprawdę sens. Unia Europejska jest przede wszystkim największym gwarantem pokoju na naszym kontynencie, bezsprzecznie. Ale Unia Europejska też ma drugie zadanie, wyrównanie poziomu rozwoju. My widzimy to w Polsce jak najbardziej. Te wszystkie inwestycje, te środki, które otrzymujemy z Brukseli, to nie jest jałmużna. To jest właśnie pomysł na to, żebyśmy byli na tym samym poziomie rozwoju, co bogate kraje Unii Europejskiej, to co te stare kraje Unii Europejskiej. Bo jeżeli będziemy właśnie na tym samym poziomie rozwoju, to wtedy będziemy się wszyscy lepiej rozwijali. I wtedy Polska będzie silniejsza i Unia Europejska będzie silniejsza. Gdy Unia Europejska będzie silniejsza, to i polski głos na arenie międzynarodowej będzie miał większe znaczenie. Będziemy mogli jeszcze bardziej wpływać na kształtowanie się polityki światowej. To jest zapomniany element naszego członkostwa, ale również bardzo ważny. Ciekawi mnie w takim razie, jak reaguje pan na hasło Polexit. Obawiam się, że jeżeli polski rząd już zapowiada, że nie będzie respektował orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, no to tak naprawdę polski rząd sugeruje, że my nie chcemy należeć do tego klubu. Bo jeżeli Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, no to zgodziliśmy się na pewien sposób zachowania, na pewien system wartości na różnym poziomie. Jeżeli teraz obecny rząd polski mówi, że
nie, nam się to do końca nie podoba, to tak naprawdę automatycznie wypisuje nas z tej całej wspólnoty. Jeżeli popatrzymy na poziom zaufania do Unii Europejskiej, który się kształtuje powyżej 80% w Polsce, no to można odnieść wrażenie, że to jest przeciwko woli większości, zdecydowanej większości Polaków. I tutaj trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć nie. Jesteśmy dumnymi Polakami i chcemy być aktywnymi Europejczykami. Jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Wierzy Pan jeszcze w Unię Europejską? Ja wierzę w Boga. A Unia Europejska to jest sposób na funkcjonowanie. W globalizującym się świecie państwa, kraje są już za małe, żeby głos był na tyle słyszany, żeby te argumenty, które chcemy przedstawiać, byłyby na poziomie debaty światowej. I pod tym względem Unia Europejska jest eksperymentem. Pamiętajmy, że nikt nigdy tego nie próbował w całej historii naszej cywilizacji. Nikt nigdy nie próbował zjednoczyć jeszcze 28 krajów, które przez ostatnie 500 lat ze sobą tak naprawdę wojowały. Było więcej okresów wojny niż pokoju. A tymczasem przez ostatnie 70 lat, czyli od czasów tworzenia właśnie z początków Unii Europejskiej i teraz Unii Europejskiej, no to mamy 70 lat pokoju w Europie. Czy to nie jest wartość nadrzędna, na którą nie należy pracować? Wydaje mi się, że tak. O tym oczywiście zapominamy. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, no to no my wszyscy nie doświadczyliśmy wojny. Nie wiemy z własnego doświadczenia, czym tak naprawdę jest wojna. Ale chyba możemy uczyć się z historii, jednak wyciągnąć pewne wnioski, że Unia Europejska jest właśnie tym gwarantem pokoju i przede wszystkim pokojowego rozwoju. Nigdy w Polsce nie mieliśmy takiej sytuacji, że możemy właśnie myśleć o przyszłości, nie zastanawiając się, czy nas sąsiad za kilka lat nas najedzie i znowu będziemy mieli wolne. Nie musimy się w ogóle na tym w ogóle koncentrować. To jest wartość nadrzędna. A to, że Unia Europejska czasami, że funkcjonuje, że są kryzysy, to jest naturalne. Ale jedyny sposób na rozwiązywanie kryzysów jest usiąść przy jednym stole i szukać wspólnie rozwiązań. Jeżeli sami będziemy wstawali od tego stołu, będziemy stawiali się na uboczu, no to nie będziemy brali udziału w tych najważniejszych dyskusjach. Musimy wrócić do tego głównego stołu negocjacyjnego, tam gdzie podejmowane są najważniejsze decyzje. Musimy myśleć o mądrzejszej integracji europejskiej, takiej, która będzie nam odpowiadała. Mówię dlatego, że coraz częściej się mówi trochę o Unii Europejskiej jako o takim tworze, który ma swoją datę ważności. Oczywiście. Ja też często słyszę to, że Unia Europejska się kończy, że to już kolejny jest kryzys, ale popatrzmy na początek Unii Europejskiej. 52 rok, powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i od tamtego momentu, można powiedzieć, rozpoczęła się budowa Unii Europejskiej, ale też popatrzmy, że co kilka lat były jakieś kryzysy instytucjonalne czy strukturalne. Unia Europejska właśnie była tworzona od kryzysu do kryzysu. Także to, że w tej chwili najważniejszym tematem, można powiedzieć, Unii Europejskiej jest Brexit, to, że mamy kryzysy emigracyjne, czy jak mamy podchodzić do integracji, czy mamy się bardziej integrować, czy mniej integrować, czy mamy wrócić tylko do współpracy stricte ekonomicznej, a pozostawić wszystkie inne rzeczy do decyzji krajów członkowskich, no to możemy o tym rozmawiać. Ale też ja bym tutaj nie dramatyzował, bo Unia Europejska była i będzie tworzona na podstawie kryzysów i tak, jak będziemy na nie reagowali. Mówi Pan o dużej otwartości Unii Europejskiej, o jej trwałości w wielu latach. I ciekawi mnie, czy Unia Europejska jest dalej otwarta na nowe kraje członkowskie, które chciałyby dołączyć do Unii? Oczywiście, że tak. Jestem dyżurnym sprawozdawcą na Ukrainę w Komisji Handlu. To znaczy cała wymiana handlowa czy finansowa pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą przechodzi przez moje biurko i ja zajmuję się tymi sprawami. I robimy to wszystko po to, żeby Ukraina harmonizowała swoje prawo z prawem europejskim, tak żeby w jakimś etapie, nie przesądzam, że to będzie za 5 czy za 10 lat, ale w jakimś etapie będą już na takim poziomie właśnie tej harmonizacji, że będzie można ich zaprosić do Unii Europejskiej. No właśnie, to jest Ukraina się sama nasuwa na myśl po ostatnich wyborach prezydenckich. No to jest ciekawe, co się wydarzy. No, mamy nowego prezydenta,
należy mu pozwolić działać, no jest pewną niewiadomą, tak? Jak odnajdzie się właśnie w sytuacji zbrojnego konfliktu na Ukrainie, a jednocześnie jak będzie starał się przeprowadzać te czasami bolesne reformy, które są de facto wymuszane przez Unię Europejską. No pozwól mu działać, tak? Jeszcze jest prezydentem elektem, wszystko przed nim. No, liczę na to, że te słowa, o których mówił podczas kampanii, że kurs proeuropejski to jest jego kurs, że będzie się starał integrować się z Unią Europejską, jak najbardziej. Unia Europejska bez Ukrainy nigdy nie będzie można ją nazwać Europą. No ale też w jakimś etapie, może za kilka dekad, pomyślmy o Białorusi, pomyślmy o tym, żeby jeszcze bardziej scalać nasz kontynent, bo nasza planeta jest już na tym etapie rozwoju naprawdę małą planetą, tak? Musimy już myśleć bardziej globalnie, a pomysł właśnie na pokojowy rozwój w Europie dzięki Unii Europejskiej jest właśnie tym sposobem, żeby wychodzić naprzeciw. Ale powiem więcej, Unia Europejska ma wspaniałe mechanizmy też kształtowania polityki globalnej. Jest bardzo ważnym graczem międzynarodowym. Przygotowujemy szereg umów o wolnym handlu z krajami trzecimi. Ostatnio z Japonią czy z Wietnamem, z Koreą Południową mamy już taki dokument, który funkcjonuje od blisko 9 lat. Przy każdej takiej umowie Unia Europejska może też narzucać albo negocjować podnoszenie standardów, bo pamiętajmy, że u nas w Unii Europejskiej mamy bardzo wysokie standardy ochrony środowiska, ochrony praw pracowniczych, zabezpieczenia socjalnego. Coś, co funkcjonuje no, z różnym skutkiem poza Europą. Możemy dzięki właśnie tym umowom o wolnym handlu narzucać te wysokie standardy, tak żeby w zasadzie już bardziej harmonizować prawo globalne. I to też należy robić, bo no, nasza planeta jest mała. Wszyscy widzimy zmiany klimatyczne, musimy temu przeciwdziałać. Musimy się starać, żeby każdy miał zabezpieczone swoje prawa i wolności. I możemy to robić właśnie stąd, tutaj z Polski. Wróćmy trochę z tej globalności do Polski. I czy dzisiaj Polska więcej daje Unii Europejskiej, czy Unia Europejska Polsce? Unia Europejska ma bardzo piękne motto. Zjednoczona w różnorodności. I tą właśnie różnorodność trzeba stawiać na piedestale, żebyśmy my wzbogacali cały projekt Unii Europejskiej tą naszą historią, naszą kulturą, naszą tradycją, naszym językiem, naszym podejściem do spraw. To daje wartość dodaną w Unii Europejskiej. I teraz odpowiadając na pytanie, czy Unia Europejska daje nam więcej, czy my dajemy więcej Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że to jest sprzężone. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na te olbrzymie środki w tej perspektywie finansowej, to jest 106 miliardów euro, no to rzeczywiście dostajemy tą pomoc finansową. Ale też pamiętajmy, że Unia Europejska to nie jest skarbonka, to nie jest bankomat tylko i wyłącznie, ale to jest też Unia wartości. I oczywiście dzięki tym środkom Polska może się jeszcze szybciej rozwijać, jeszcze szybciej nadganiać te zaleciałości rozwojowe, ale z drugiej strony musimy tworzyć tą wspólnotę wartości na wspólnych zasadach, do których co wszyscy możemy się zgodzić. Takich wartości jak wolność, jak równość, jak solidarność. To są główne wartości Unii Europejskiej i te wartości powinniśmy pielęgnować. I dzięki temu Polska będzie silniejsza i Unia będzie silniejsza. Unia, gdy będzie silniejsza, to i polski głos będzie bardziej słyszany. To naprawdę nie stoi w sprzeczności, a wręcz przeciwnie. To jest taka dobra symbioza, że należy jeszcze bardziej rozwijać. Przez całą tę rozmowę mówimy o wielkości, o ważności Unii Europejskiej, ale przychodzą wybory, a frekwencja jest taka sobie. No niestety, ale to takie powiedziałem na początku naszej rozmowy. Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wiąże się z brakiem odpowiedniej wiedzy, z brakiem informacji o tym, czym jest Unia Europejska, o tym, że prawo tworzone w Unii Europejskiej wpływa bezpośrednio na prawo polskie. No, nie pomaga też nasza ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Te latające mandaty to już będą moje trzecie wybory, w których będę brał udział do Parlamentu Europejskiego. Ja nigdy nie wiem, czy będę miał ten mandat, tak? Bo to zależy od frekwencji, czy na Pomorzu pójdziemy na te wybory w większej liczbie niż w skali kraju, to wtedy ten mandat będzie dla nas przypisany, czy też nie. Także może trzeba też zastanowić się nad zmianą ordynacji wyborczej, ale też na pewno ten element edukacyjny,
integracyjny jest tutaj niezbędny. Słyszałem też opinię, że taka jest frekwencja z tego powodu, że po prostu głos Polski w Unii Europejskiej jest mało słyszalny, mimo tych eurodeputowanych. To nieprawda. Głos Polski będzie mało słyszany, jeżeli my nie będziemy zabierać głosu. Ale to my decydujemy o tym, czy chcemy być głównym graczem w Europie, czy też nie chcemy. I to naprawdę stricte zależy wyłącznie od nas. A oczywiście w skali europejskiej frekwencja nie jest na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale jeżeli popatrzymy na 5 lat temu w Polsce, w skali kraju to było bodajże 24%, no, na Pomorzu mieliśmy 34%. No to też pokazuje, że tu u nas na Pomorzu jesteśmy bardziej chyba Europejczykami niż w pozostałych częściach naszego kraju. Ale na pewno musimy robić wszystko, żeby też pokazywać, że Unia Europejska to nie jest tylko Bruksela, to nie jest tylko Strasburg. My jesteśmy Unią Europejską, to my tworzymy Unię Europejską, to my zmieniamy Unię Europejską, ale żeby to robić, to trzeba być uzbrojony przede wszystkim w argumenty. Po drugie, trzeba pamiętać, że trzeba szukać sprzymierzeńców, sojuszników w innych krajach członkowskich, tak żeby nasze propozycje mogły być wprowadzane, bo inaczej się tego nie da zrobić. Pojedynkę nic się w Unii Europejskiej nie załatwi, jednak trzeba szukać sojuszników, trzeba szukać wspólnych rozwiązań i trzeba szukać kompromisu. To jest kluczowe. W takim razie z apelem o aktywne uczestnictwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jarosław Wałęsa, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję serdecznie i 26 maja naprawdę warto pójść na wybory.